Dzisiaj dobra gra całego zespołu, czego odzwierciedleniem jest wynik 3-1. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli powtórzycie taką grę w Rumunii, następna runda jest wasza. Pewnie, że można tak zaryzykować, natomiast myślę, że spodziewamy się trudniejszego meczu w Rumunii. Zawsze te mecze na wyjeździe są na pewno obciążone większym ryzykiem, troszeczkę inna sala, podróż, zmęczenie, ale na pewno jedziemy tam, żeby przejść do następnej rundy. Zarówno ten poprzedni mecz z Budowlanymi, jak i ten dzisiejszy pokazał, że bardzo niepewnie rozpoczynacie spotkania. Z czego wynikają te przestoje w pierwszej fazie pierwszego seta? Nie wiem, ciężko jest powiedzieć, może trudniej troszeczkę nam się wchodzi w grę. Natomiast najważniejsze jest to, jak się kończy. A obydwa spotkania wygrałyśmy 3-1 i to jest najważniejsze. Do zakończenia tej rundy został jeszcze jeden mecz z Legionowią. Gdybym mógł Cię poprosić o podsumowanie tej rundy, która przypominała trochę taką sinusoidę. Dobre mecze przeplatałyście trochę słabszymi. No tak było rzeczywiście, natomiast też na swoje usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że troszeczkę nas trapiły jakieś kontuzje i jakieś dziwne przypadki. Nie zawsze trenowałyśmy w pełnym składzie i mam nadzieję, że po prostu te wszystkie złe rzeczy i przeciwności się już skończyły i następną rundę już zaczniemy w pełnym składzie, nareszcie z Kasią Zakrzewską i mam nadzieję, że po prostu będziemy więcej tych meczów wygrywać. Niebawem rozpoczyna się 2015 rok. Czego byś życzyła sobie i zespołowi na ten nowy rok? Zawsze zdrowia. To jest najważniejsze. Resztę można wypracować. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia.